I pierdzi cały czas coś, no matko woska. Bo się jeszcze nie ustabilizowała niestety. Battlefieldy tak mają. Do cholery, przestań pierdzieć! Co za pierdziałka? Najgorsze jest to, że ja nie mogę z tym nic za bardzo zrobić. To jest najgorsze. Przestań pierdzieć, pederasto! Co, tak od razu? Halo, gra? No. No. Stop, stop, panowie. Tutaj mi wyskoczyliście od razu. Jak Filip z Konopi dosłownie. Lawrence z Arabii wyjechali mi. A wszystko się na ultra ustawiło, ok. Mój zespół mówi moim językiem. Tak. No od razu popsułem, no. Jak zwykle. Ja pitole, granat! Cholera! Ała, ała, ała! Oh fuck! Maurice Harris, 1886-1918. Przybyliśmy tu z całego świata. Wielu z nas myślało, że wojna będzie sprawdzianem dojrzałości. LOL?! Wielką przygodą. Uwierzcie. Bardzo się myliliśmy. Wow! Sterowiec! O, gincie! Gincie, niemiaszki! O, oh, fuck. Nie. O. Zdychaj. Karaczanie jeden.
A! Shit! Boom! Oh shit! Robert Green. 18 lat. Nowe maszyny do zabijania, takie jak czołgi, mogły błyskawicznie odwrócić bieg wojny. Na szczęście większość z nich należała do nas. Wróg wdarł się do kościoła! Musimy się przebić! Piechota teraz liczy! Jedziemy! Nie, stream jedzie dobrze, moi drodzy. O! Kierowca na przód! To nasi piloci! Obserwuj po lewicy, synu! Ups, do swoich strzeliłem. Wyłażą z okopów! Uciekają, rozwal ich! O! Za króla i Elżbietę! Ojczyznę! Zagonimy szlubą z powrotem do Berlina! Ostrzem! Ua! Czołgu nie ma! Cholera, gdzie mam strzelać? Trzymać się! Będziemy się przebijać! Działo, strzelaj! Dobra robota! Zróbmy przejście naszym! Da. Trzymać się reszty naszej pancernych! To nasz czołg, tak, nasz czołg. Sam się skup! Prawie się przydaliśmy! Wal do wszystkiego, co się uda! Wow! Uda wam się! Cholera! Ostrzel! Okej. Zamiast przygody znaleźliśmy strach, a jedynym wspólnym mianownikiem okazała się śmierć. A no tak teraz nie mogę. Nie! Serio? Jezu! Cholera! Ładuj! Oh.
Zdychaj! O! Przestań mi tu piti pi 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 pi. Uwaga na slajdzie! Cholera! Szarżą! O! To jest cholera! Aż raz bagnet. Serio? Cholera, no nie wychodzi mi to. Jak pieprznie. To raz umierać. Wow. O lol. Czy przebłyskuje normalny świat? Prawie na wyciągnięcie ręki. Wojna jest naszym światem, a świat jest wojną. Ale za każdym celownikiem kryje się człowiek. My, ludzie pełni płonnych nadziei, ludzie honoru i zbrodniarze. Przyszli bohaterowie legend, skazani na zapomnienie. My, rycerze niebios, duchy pustyni i szczury w błocie. Takie są nasze historie. Świat ogarnęła wojna. Dawne imperia zderzyły się z nowym światem. Przeszłość z nowoczesnością. Cała ludzkość walczyła o wolność, tradycję, narodową dumę, postęp. O to, co było i to, co być miało. Wojnę, która miała być ostatnią, rozpętano pod setką sztandarów szczytnych idei. Świat spłynął krwią. Fajnie to wygląda. Nawałnica stali. Pierwsze, błoto i krew. Brytyjski czołg Mark V to pancerna bestia, której głównym zadaniem jest przełamanie linii wroga. Mój dziadek, weteran wojny secesyjnej, nauczył mnie walczyć o przetrwanie. Jednak na to, co zobaczyłem, nie mogą mnie przygotować. Nowe machiny wojenne, takie jak czołgi,
potrafiły w ciągu jednej nocy odwrócić losy całej bitwy. Na szczęście większość z nich należała do nas. Większość. Większość. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać to. Ribécourt, Francja, jesień 1918. Wojna ma się już ku końcowi. W obliczu nadchodzącej zimy Niemcy umacniają swe linie, czekając tylko aż wróg ruszy do ataku. O niemiecki beton rozbijają się kolejne fale piechoty. Mapy nie ulegają zmianie. Silnie uzbrojony i solidnie opancerzony brytyjski czołg Mark 5 to budzący grozę machina wojenna. O, nie doczytałem, no. 17 października wojska brytyjskie szykują się do zmasowanego ataku na miasta Cambrai. Dowództwo aliantów jest przekonane, że dzięki wsparciu czołgów linie wroga zostaną przełamane. Cholera, no czemu to tak szybko? Za szybko. Troszkę za szybko. Townsend. Chodź no, przegapij zabawę. Świeżych skarpet, chłopaki! Okej, Jimmy! Ognia! Przeglądałem twoje papiery. Bez obaw, spełnię swój obowiązek wobec ojczyzny. Słuchaj, jazda w przód, jazda w tył. Tylko tego od ciebie wymagam. Zabierz parę i poznaj dużą BS. Kobietę twoich snów. Duża bez. Znalazłem nam nowego kierowcę. Błoto i krew. Fuck! Hej, hola, nie, bez przekleństw. Ona bardzo tego nie lubi. Finch. Edwards. Nie robiłeś tego. Niby czego nie robiłem? Nie wtrącaj się, McManus. Nie przejmuj się. Ona nie da ci zginąć, e? Dobra, chłopcy. Przed nami bitwa. Są rozkazy. Mamy przełamać niemieckie linie, niszcząc pozycję artylerii. Przy okazji. Finch? Tak jest. Kolejny cel to francuskie miasto Cambrai, gdzie mają pod dostatkiem wina, kobiet i śpiewu. Czyli się zabawicie. Melduję gotowo! Yes! Ty potrafisz tym jeździć czy nie? Spokój, McManus. I pamiętajcie, róbcie swoje, dbajcie o siebie, a duża bez zadba o was. Niech Bóg się nad nami zlituje. Przejdziemy przez to razem, co, Edwards? Jasne. Kierowca, cała naprzód! I ruszyliśmy! Fajny wstęp. Przeklęty ptaki nie! Wierzy się, McManus! Ptaki się wierzą! Obrywam mu wszystkie pióra stąd! Spokojnie! Ten gołąb może ci ocalić życie! To nasz jedyny środek łączności! Jak się trzymasz, Edwards? No skręcaj! Zaczynam łapać, o co w tym chodzi! Kim byłeś w cywilu? Prowadziłem! Auto! Byłem szoferem! No! Stać! Zatrzymać się! Piechota pójdzie na pierwszy gwizdek! My za nią! Matko Boska, widzieliście kiedy coś takiego? Niestety, tak. Ja pierdzielę. Słuchajcie, mamy zniszczyć działa obok wiatraka.
Pierwszy gwizdek. Jedziemy! Oh, fuck you! W porządku, możemy jechać! Widzisz ten czołg, Edwards? Żebyśmy nie utknęli w Płocku, Tegon! Patrz przed siebie, jedź! Ole leje, ja pitole! What the hell? Oooo! Zarzuca? Aha. Naprawiamy. Naprawiamy. Jeszcze jedna tura. Musimy naprawić jeszcze raz. Pojedziemy. Tam pojedziemy. Skończyłem! Jedziemy! Dobra robota, synu. Naprzód. Zwolniliśmy. Finch, co się dzieje? Silnik w porządku. To wina błota. Żebyśmy mieli na działo na linii strzału. Koszą całą naszą jednostkę. Patrzcie skąd strzelają. Dajcie ich walić. Uwaga na działo polowe. Jednego mniej. Uwaga. O jest. A, przemieliłem typa. Chłopaki nacierają! Nie przerywać ognia, nie odpuszczać! Cholera! Wrycy się wycofują! Tak jest! Nie przerywać ognia! Przyjęte. Jesteśmy nie do pobicia. Dobra robota. Teraz opanujemy następną linię okopów. Zniszczony. Wyglądajcie, działo, chłopaki. Tam działo. Ognia. Jedno działo mniej. Tam działo. Ognia. Jeszcze tu. Ognia, a to zniszczone. Jedziemy. O cholera, Błocko. Ups. KM, zniszczmy go. Cel zlikwidowany. Serio, Helios? To super. O ty, pederasto. Czas się przemieścić. Zostanie po tym ślad. Dobrze jest, dajemy im powalić. Okej. Przestań do mnie strzelać, niemiaszku, jeden z okopu. No i jeden KM mniej. Naprzód, chłopaki. Za króla i ojczyznę. Dobra robota, ale pamiętajcie, dzień jeszcze młody. Okej, jedziemy dalej. Kierujemy się w stronę ruin. Ohoho. Sekundę, naprawimy się tylko. Ej, co mnie ściąga w prawo? Czekajcie, jeszcze się naprawić muszę.